afirmacje. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Wszyscy o nich słyszeli, niektórzy nawet je praktykują, ale większość chyba nie do końca tak naprawdę wie, czym one są, jak działają i czy one w ogóle działają. Osobiście jakiś czas temu popadłam w stan, powiedzmy, marazmu. Nic mnie nie cieszyło, chodziłam smutna, zła, podłamana. Zauważyłam, że przestałam się też nawet uśmiechać. Na kontakty z innymi ludźmi nie miałam po prostu ochoty. Ba, swoją postawą chyba nawet odstraszałam wszystkich. Poza tym ciągle na wszystko narzekałam. Nie wiem nawet, co spowodowało ten stan, ale miałam poczucie bezcelowości swoich wszystkich działań. Czułam się jak chomik w kołowrotku, jak ktoś, kto stoi w rozkroku. Po prostu bezsilna. Może spowodowało to zmęczenie i ciągłe przebywanie z dzieckiem w domu, co nie pozwalało mi normalnie funkcjonować. Do tego doszedł brak odpoczynku. I wtedy, jak to zwykle bywa, postanowiłam włączyć stan uważności i czekać. Wiedziałam, że rozwiązanie w końcu znajdę. Podczas robienia porządku w domowej biblioteczce mojemu mężowi wpadła w ręce książka Louise Hay, do której dołączona była płyta CD. Książka miała tytuł Pokochaj swoje życie – nauka skutecznych afirmacji z Louise Hay. Gdy ją przesłuchał, natychmiast włączył mi ją, mówiąc, że znalazł rozwiązanie na mój stan. Sceptycznie, ale wysłuchałam jej. Wprawdzie nieco pobieżnie, bo w domu akurat przebywali goście, ale wyłapałam poszczególne fragmenty. Płytę skopiowałam i słuchałam jej kilka dni z rzędu, a to w samochodzie, a to podczas robienia obiadu, czy gdy szłam spać wieczorem w łóżku. I eureka! Nagle wszystkie klocki mi się połączyły i zrozumiałam, że wszystko, co ostatnio mówiłam i myślałam, spowodowało nakręcenie spirali jeszcze większego stanu marazmu. Sama wewnętrznie siebie sabotowałam. Chciałam, żeby coś mi się udało, ale sama w to do końca nie wierzyłam. Wzięłam więc kartkę i zapisałam to, co powinnam mówić, myśleć i w jaki sposób. Nie wiem, czy wiesz, ale ludzie błędnie myślą, że afirmacje to tylko powtarzane wersy pozytywnych myśli. Otóż okazuje się, że afirmacjami, jak podaje autorka, są wszystkie Twoje myśli i wypowiadane słowa, które stają się Twoimi przekonaniami. Cała Twoja rozmowa z samym sobą, Twoja wewnętrzna konwersacja jest potokiem afirmacji. Korzystasz więc z nich niezależnie, czy je znasz, czy nie. A wiele przecież z tego, co ludzie mówią i myślą, jest negatywne i nie wywołuje pozytywnych doświadczeń. Te negatywne myśli i słowa są niesamowicie silne i mają większą moc niż pozytywne, gdyż są głęboko zakorzenione. Czy wiesz, że zawsze, gdy się rozzłościsz, afirmujesz pragnienie większej ilości gniewu w swoim codziennym życiu? I nie myśl sobie, że sama wiedza na temat afirmacji wystarczy. Nie! Bo są ludzie, którzy powtarzają afirmacje codziennie, ale przez pozostałą część dnia myślą negatywnie. To nie działa. I nie myśl też, że jesteś w stanie zmienić na 3-4 sposób swojego myślenia. Nie. Ale praktyka powoduje, że procent pozytywnych myśli i słów w stosunku do negatywnych zaczyna przeważać, wzrastać. Nie jesteśmy w stanie w 100% czasu w ciągu dnia myśleć pozytywnie. Ale już 75% czy 80% w zupełności wystarczy. Jak to zrobić? Wysłuchać płyty dołączonej do książki przez co najmniej miesiąc. Ja zaczęłam to niedawno i pomimo, że każdego dnia wypowiadałam swoje afirmacje, sabotowałam je pozostałymi negatywnymi, złymi myślami. Jeśli jesteś zainteresowany, napisz w komentarzu pod filmem afirmacje, a prześlę Ci ten skopiowany plik do wysłuchania. I obiecuję, że jeśli zrobisz wszystko tak, jak uczy tego autorka, zmienisz swoje całe życie. Chcesz się zakochać? Zmień myślenie, bo staje się to Twoją afirmacją i przekonaniem. Chcesz mieć dobre stosunki w pracy? Bądź wdzięczny i każdego dnia błogosław wszystko, co związane jest z tą pracą, tego szefa też. Dlatego jeśli coś Ci się wali w życiu albo czujesz się nieszczęśliwy, przyjrzyj się uważnie swoim ostatnim myślom i słowom, które wypowiadasz, bo afirmujesz wszystko i zawsze. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę lub napisz jakiś komentarz.
Serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną i zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Zapraszam serdecznie już za tydzień na kolejną środę. Bądźcie tam ze mną.